Nie wycofuj się rakiem. Materiał o bezpłatnych badaniach jelita grubego w Centrum Zdrowia Tuchów. Witam w kolejnym odcinku naszej audycji poświęconej profilaktyce raka jelita grubego. A dzisiaj nieco więcej o wsparciu psychologicznym. Naszym gościem jest Agnieszka Urbaś, psycholog, psychoterapeuta z Centrum Zdrowia Tuchów. Dzień dobry. Dzień dobry. Celem tego programu jest zachęcenie pacjentów, tych, którzy znajdują się w grupie zagrożenia, czyli powyżej 50 roku życia, do wykonania badań kolonoskopowych. Zazwyczaj mamy z tym problem, żeby zmotywować je do tego, żeby wykonać takie badania. Na ogół tutaj chyba problemem jest strach, czyli po prostu myślimy o złym wyniku. Jak sobie z tym radzić? Myślę sobie, że przede wszystkim tak naprawdę nie powinniśmy walczyć ze strachem. To znaczy strach w tym wypadku jest naszym sprzymierzeńcem i tak go powinniśmy traktować. Nie idziemy w takie coś, żeby przestać się bać, ale próbujemy sobie poradzić ze strachem. Czyli tak naprawdę nie myślimy o tym, że idziemy po to, żeby sprawdzić, czy mamy raka, tylko idziemy po to, żeby sprawdzić, potwierdzić, że jesteśmy zdrowi. I tak naprawdę wszelkie badania profilaktyczne służą temu, żeby potwierdzić, że jesteśmy zdrowi. I z takim nastawieniem już troszeczkę łatwiej nam wtedy wyjść z domu i posprawdzać sobie pewne rzeczy. Natomiast jak walczyć ze strachem? No właśnie, jak to zrobić, żeby ten strach został naszym sprzymierzeńcem? No przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie, każdy się boi. Każdy z nas się boi, każdy z nas odczuwa to uczucie. Ono, gdyby nie istniało, nas tutaj by nie było. My dzisiaj nie rozmawialibyśmy ze sobą, bo gdzieś tam po drodze pewnie by się nam stało coś złego, bo nie wyłapalibyśmy pewnych impulsów i pewnych sytuacji. Także strachu nie próbujemy nie widzieć, natomiast próbujemy powiedzieć sobie, tak, boję się, mam do tego pełne prawo. To jest tak naprawdę po mojej stronie, bo dzięki temu, że się boję, pójdę, sprawdzę, zobaczę, że jestem zdrowy. A jeżeli cokolwiek wyjdzie, to wtedy szybciutko będę miał okazję do tego, żeby to złapać, póki się nie rozwinie w coś brzydkiego i strasznego, i wtedy faktycznie strasznego. Więc tak naprawdę to jest takie nasze pierwsze założenie. Nie boimy się strachu. Walczymy ze strachem w taki sposób, że go akceptujemy, przyjmujemy, mówimy sobie, jest to normalne, każdy się boi. I lekarze się boją, i sportowcy się boją, i wyczynowcy się boją. Także strach jest czymś zupełnie naturalnym. Możemy go zostawić w domu, idziemy po to, żeby sprawdzić, że jesteśmy zdrowi. Czy są jeszcze jakieś sposoby, po które możemy sięgnąć, żeby rzeczywiście, kiedy już o tym myślimy, zmotywować się do samego działania, żeby zatelefonować, żeby wybrać konkretną datę, bo czasami to gdzieś tam jesteśmy zdecydowani, ale w głębokiej przyszłości, prawda, leżą te decyzje i te wszystkie jakby akty działania. O, tak sobie to ustalamy w głowie, trochę jesteśmy już rozgrzeszeni wobec samych siebie, prawie że zdecydowaliśmy się, ale nie działamy. Jak rozpocząć to działanie? No przede wszystkim rozpoczynamy tu i teraz. Czyli tak naprawdę, jeżeli się dowiadujemy o jakiejś akcji profilaktycznej, jeżeli się decydujemy na jakieś działanie, wyciągamy kalendarz dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze. Dzisiaj sobie rezerwujemy czas, rezerwujemy sobie miejsce i dzwonimy dzisiaj. Nie zostawiamy tego na kiedyś, bo to jest bardzo łatwe. Jak zostawimy na kiedyś, to w tym momencie, kiedy sobie pomyślimy, a to zrobię to kiedyś, poczujemy ulgę, prawda? Bo ten nasz strach troszeczkę zostanie pogrzebany, zostawiony na później. Poczujemy taką chwilową ulgę, natomiast gdzieś tam z tyłu głowy cały czas będziemy mieć właśnie to poczucie, że coś tam trzeba zrobić. To nam będzie cały czas pracować, więc tak naprawdę jedyne, co jest do zrobienia, to zrobić to dziś. Umówić się, ponieważ termin pewnie i tak nie będzie na jutro, więc i tak będzie trochę trzeba sobie poprzestawiać, będzie czas na to, żeby sobie to zaplanować, dokładnie poprzestawiać, poustawiać wszystko i wszystkich i idziemy, nie czekamy. Niektóre osoby jeszcze mają coś takiego, że jeżeli chodzi o nich, to specjalnie nie są takie aktywne, ale może takie myślenie, nie wiem, o rodzinie, o tym, że musimy być jak najdłużej zdrowi dla swoich dzieci na przykład, też może być motywatorem, jak Pani sądzi? No, ja myślę, wie Pan co, że to jest właśnie tak, że wszystkim nam łatwo jest umówić do badania babcię, ciocię, męża,
dzieci, natomiast zawsze zapominamy o sobie, prawda? I to co Pan mówi, jest no, genialne, tak? Bo jak mnie zabraknie, albo jak mnie będzie, jak będę chorować, no to tak naprawdę ucierpią właśnie ci bliżsi, prawda? I dalsi, więc tak naprawdę to jest doskonały motywator, bo ja nie badam się tylko dla siebie, ale badam się też właśnie dla mojej rodziny, dla moich przyjaciół, dla moich pacjentów, dla mojego pracodawcy, więc robię to nie tylko dla siebie. Tak, tutaj łatwo jest rzeczywiście tak przeoczyć, prawda? Kobiety w ciąży badają się bardzo dużo, bo robią to dla kogoś, natomiast po ciąży już gdzieś tam kontakt zamiera i właśnie to tak niestety jest. Ale o sobie też trzeba myśleć, bo my też jesteśmy ważni w tym wszystkim. Pewnie czasami najważniejsi. Co nas może jeszcze zachęcić, bo przecież jesteśmy różni, a każdy z nas jest trochę inny, to być może jest taka grupa ludzi, dla których takim motywatorem bezpośrednim może być praca, bądź to też jest dobry kierunek dla niektórych? No ja myślę, że na pewno, prawda, bo jak mówimy o strachu, to tak naprawdę boimy się, że choroba odbierze nam to, co mamy, prawda, i nie pozwoli nam się dalej rozwijać, bo będziemy musieli zajmować się leczeniem, chorobą, wracaniem do zdrowia i zapominamy o tym, że profilaktyka, czy takie wczesne wykrycie choroby daje nam dużą szansę na to, że poradzimy sobie z tym bardzo szybciutko, prawda? I wtedy będziemy mogli dalej się rozwijać, dalej będziemy mogli uczestniczyć w życiu zawodowym i nie stanie to nam tak naprawdę na przeszkodzie. Natomiast właśnie rzeczywiście jest tak, że boimy się z czegoś zrezygnować, prawda, dla takich wyższych celów. Natomiast nie da się tych wyższych celów zdobywać, kiedy się jest chorym, prawda, bo to tak czy tak, jak Pana coś boli, to nie jest Pan w stanie skoncentrować się tak naprawdę na 100% na tym, co się dzieje tu i teraz, no bo gdzieś te myśli uciekają, jakiś dyskomfort jest, człowiek jest rozdrażniony, trochę przestraszony, chociaż to wypiera, i nie jest w stanie być tak bardzo skutecznym w pracy. Wtedy, kiedy gdzieś tam z tyłu głowy czai się jakaś taka niepokojąca myśl lub docierają jakieś sygnały z ciała, które człowiek próbuje ignorować oczywiście i robimy to niestety coraz częściej, prawda? No, z różnych powodów, bo to nie tylko kariera, prawda? Ale powody są bardzo różne, dla których trochę się boimy i trochę nie chcemy próbować, nie chcemy się badać. Bardzo dziękuję. Naszym gościem dzisiaj w audycji była pani